M jak chyba muzyka. A może M jak męczennik Walenty? No to jest ciekawa propozycja, dlatego że jesteśmy w okolicach walentynek i rzeczywiście walentynki pojawiły się, chociaż pojawiły się w naszej tradycji, nie wiem czy to dobre słowo tradycja, w tej obecnej formie, na początku gdzieś 90. lat XX wieku, czyli byliśmy już małżeństwem, bo chyba nie obchodziliśmy walentynek, kiedy zawarliśmy związek małżeński, to ta młoda stosunkowo tradycja sięga do historii, czy bardziej może legendy świętego Walentego, który żył w III wieku, a więc dosyć dawno. Jedni mówią, że duchowny ten udzielał potajemnie ślubów żołnierzom. Nie wiem dlaczego potajemnie. W każdym razie te śluby były nielegalne. Trafił do więzienia, uzdrowił córkę jednego ze współwięźniów i będąc w więzieniu napisał do niej list. I to był prawdopodobnie pierwszy list walentynkowy. Inni opowiadają, że mnich ten po prostu pracował w ogrodzie klasztornym i każdej parze, która zakochanych, która mijała ogród klasztorny, wręczał kwiaty. A niektórzy to w ogóle uważają, że walentynki są wytworem kultury komercyjnej, żeby zapełnić pustkę pomiędzy Bożym Narodzeniem a Wielkanocą. Także koncepcji jest dużo. Chociaż tłusty czwartek też tę lukę wypełnia. A tobie z czym kojarzą się walentynki? Rzecz w tym, że my obchodzimy walentynki, tylko jesteśmy tacy szybcy, że obchodzimy je o 14 minus 5, 7 dni... 9 dni przed prawdziwymi walentynkami, ponieważ 5 lutego mamy rocznicę ślubu. Więc bardzo nam jest to na rękę, ponieważ w tym czasie pojawiają się już piękne karteczki, serduszka, więc mój mąż nie ma problemu z upominkiem. To ułatwia sytuację. Chociaż już nie pamiętam, jak to było przed walentynkami, jak jeszcze walentynki nie zostały wprowadzone, bo nie były. No ale dajemy radę, 5 lutego. Dlatego ja nie mam złych skojarzeń z walentynkami. Niezależnie od tego, jaki mamy stosunek do walentynek, temat zakochania czy miłości praktycznie każdego intryguje i chciałbym teraz zaprosić do sondy ulicznej, którą przeprowadziliśmy, no wiadomo gdzie. Z czym kojarzą się wam walentynki? No z dniem zakochanych. No to jest świętego Walentego, 14 lutego, tak dokładnie. Coś pani więcej wie na temat Walentego? Na temat świętego Walentego chyba niewiele więcej. Wiem, że to jest święto zakochanych. No, takie miłe święto, chyba bardziej dla młodych ludzi. I takie, które przyszło do nas, do Polski od niedawna, bo wcześniej chyba nie obchodzone. Na dzień zakochanych. No to świętem zakochanych. 14 lutego. Serduszki. Oh, love. Yeah, love. And a big heart, you know, and kiss. Yeah. Definitely not a love lock on a bridge. Mm-hmm. I'm just wondering how many of these couples have now split up. and what we should do with the locks that haven't made it. It's chocolate and flower and yeah, maybe have sex with someone. Explains it. Yeah. Współcześnie chyba trochę z komercją. Tak, i za takim przymusem spędzenia koniecznie tego dnia w jakiś specjalny sposób. Nie, no to właśnie nawet żona i mąż to już mają chyba trochę lżej, mniejsze wymagania, a tak... Czyli większe wyzwanie dla jeszcze par... Tak, dla par, którzy się jeszcze spotykają przed ślubem, że tak powiem. So do you like Valentine's Day? Yes, of course. Yes. Mm-hmm. I don't like it. A czym się różni zakochanie od miłości? No chyba jedna fala. Nazwą. Oh, there is no difference. No miłość to jest taka trwała. Wydaje mi się, że zakochanie jest... To taki pierwszy etap miłości. I wydaje mi się, że może szybko przeminąć. A miłość, no to już jak jest, to powinna przynajmniej być taka no, na lata, na całe życie czasami. No, zakochanie może być takie jednorazowe, a miłość to już jest na dłuższe lata.
A zakochanie jest chwilowe. Miłość jest na całe życie. Miłość to jest późniejsze stadium zakochania. Miłość jest forever. No to chyba zależy, ale wydaje mi się, że to zakochanie to początek miłości dopiero. Zakochanie to takie pierwsze stadium miłości. Więc nasi respondenci w miejscu, które pewnie wszyscy rozpoznaliście, gdzie były robione te sondy? No oczywiście, Kładka Wernadka. Odpowiedzieli również na pytanie, czym się różni zakochanie od miłości, więc teraz czas na nas, żebyśmy się również z tym pytaniem zmierzyli. Zakochanie jest stanem związania emocjonalnego z drugą osobą. Pojawia się zwykle niczym grom z jasnego nieba. Czasami rodzi się już od pierwszego wejrzenia, a innym razem zaskakuje swoją siłą wieloletnich przyjaciół. Charakteryzuje się obsesyjnymi myślami o obiekcie swojego zakochania, pragnieniem przebywania z tą osobą, a no, na samą myśl już pojawiają się te sławetne motyle w brzuchu. Często towarzyszy mu uczucie euforii. Trudno nie zauważyć, że ktoś jest zakochany. Bardzo często ma problemy z koncentracją. Zdarza się, że nie może na niczym innym skupić swoich myśli. Często się mówi, że osoby zakochane mają klapki na oczach, patrzą na świat przez różowe okulary. I rzeczywiście jest w tym bardzo dużo prawdy, ponieważ osoby zakochane zazwyczaj idealizują obiekt swoich uczuć, postrzegają w samych superlatywach zarówno wygląd, jak i charakter. Z jednej strony jest to bardzo urocze, ale z drugiej strony może być też niebezpieczne, ponieważ przez to stajemy się bardziej podatni na manipulacje i na zranienia. Tak naprawdę te zachowania, to co się z nami dzieje, jest wynikiem tego, że nasz organizm produkuje różne substancje chemiczne. Często słyszymy takie pojęcie jak buzowanie hormonów. I rzeczywiście wydzielane są hormony, które działają trochę jak narkotyk. Wyobraźcie sobie, że jest substancja chemiczna, ma swój wzór chemiczny. C8H11N. To jest ten właśnie wzór. Nazywa się fenylotylamina, tak? Ale to jest, panowie, bardzo, bardzo, bardzo wygodne to jest dla nas, bo wiecie, my mamy problemy trochę z okazywaniem uczuć i z mówieniem pewnych pięknych słów, więc to jest dobra metoda, jak już się coś zaczyna, coś chcemy powiedzieć, a nie wiemy jak, to powiedzieć żonie, słuchaj, kochanie, czuję C8H11N. Ale rzeczywiście mówi się nieraz, że jest jakaś chemia, nie? Między ludźmi, więc coś z tą chemią, chociaż słaby byłem zawsze z chemii, no ale coś z tą chemią jest. Do tej fenyloetylaminy dochodzi cała mieszanka. To ładnie wymawiasz. Przygotowałam się. Dochodzi cała mieszanka innych hormonów. Niektóre są mniej znane, niektóre bardziej, ale oczywiście każdy kojarzy endorfiny, dopaminę jako hormon szczęścia. Mamy adrenalinę, non-adrenalinę, oksytocynę. Naprawdę tego jest sporo. Testosteron? Zapomniałaś o testosteronie. Dobrze, że ty pamiętasz. To wszystko sprawia, że często zachowujemy się rzeczywiście nieracjonalnie. I wyobraźcie sobie, że nawet na liście Światowej Organizacji Zdrowia zakochanie jest pewną jednostką chorobową. Ma nawet zresztą tak samo swój numer. Ja tego nie pamiętam, tego numeru jest tutaj, na tym jest. F, tak. Więc również można potraktować to jako stan pewnej choroby. Wracając do świętego Walentego. Też nieprzypadkowo chyba, mało o tym może wiemy, ale święty Walenty jest również patronem osób chorych na choroby umysłowe. Więc to jest ciekawe. Swoją drogą ciekawe, gdybym poszedł do lekarza i poprosił o L4 z numeru F639, ciekawe, czy bym dostał. Trzeba spróbować. Próbuj. Czy mój mąż powiedział, że jest zakochany? Okej. W tym kontekście, tym właśnie chorobowym, jest dobra nowina, w tym kontekście mówię chorobowym, że zakochanie jest chorobą uleczalną i ono rzeczywiście wiecznie nie trwa.
Zazwyczaj trwa od kilku miesięcy, maksimum do 2 lat, ponieważ no, te hormony tak nie mogą działać cały czas na jednakowym poziomie. Aby się tego nie przeżyło. Poziomie. I zazwyczaj faktycznie wypala się albo przeradza się w M jak miłość. Miłość. Mamy wreszcie nasz ulubiony, tak, serial. Znaczy nie nasze, to jest tak nasz w sensie polski. Ale miłość, właśnie. Miłość, taka mądra tu jest definicja, to jest świadoma i dojrzała decyzja o wspólnym życiu, zobowiązująca do odpowiedzialnej pracy nad ulepszaniem związku. Może to mało romantyczne, no ale chyba definicja jest celna. Uczucie to oczywiście wymaga czasu, wymaga poświęcenia i gotowości do kompromisu. To jest coś więcej niż, jak powiedziała Ala, stan jakiejś takiej fascynacji, zauroczenia, właśnie zakochania w drugiej osobie. Kochać możemy oczywiście tylko osobę, którą znamy, którą dobrze poznaliśmy. Na tyle, ażeby, i to już jest taka kolejna głęboka faza miłości, żeby móc się przed nią wywnętrznić, powiedzieć, pokazać swoje wnętrze. Miłość jest konieczna również do stworzenia takiej stabilizacji związku, żeby to rzeczywiście było trwałe, żeby to było takie klarowne, przejrzyste, ale jednak mocne. Dlatego, że nie da się zbudować prawdziwej relacji, jeżeli będziemy tylko pod wpływem hormonów, prawda? Jeżeli będziemy tylko budować na jakiejś cielesności, tylko fizyczności, chociaż oczywiście jest to bardzo istotne, zwłaszcza w tym początkowym etapie. Zakochanie i miłość najlepiej oczywiście weryfikuje czas. No dobrze by tak było czasami, kiedy dokonujemy wyborów, wiedzieć na początku, jaki będzie tego koniec, no ale czasami jest to pewne ryzyko. Czas weryfikuje i testuje trwałość, siłę tego uczucia. To właśnie przezwyciężanie trudnych chwil jest takim testem i najlepszym świadectwem prawdziwej miłości. Przechodząc ze stanu zakochania w ten stan takiej dojrzałej miłości, potrafimy rezygnować, przede wszystkim rezygnować z własnego ja, rezygnować z egoistycznych zapędów, stawiając dobro, stawiając szczęście drugiej osoby na pierwszym miejscu. Według amerykańskiego psychologa Roberta Sternberga uczucie miłosne można przedstawić za pomocą takiego równobocznego trójkąta, który składa się z 3 ramion czy z 3 wierzchołków. I może od góry widzimy na samej górze bliskość, inaczej zamiennie używam tutaj słów namiętność, zażyłość. Brakuje mi tutaj takiego najbardziej doskonałego słowa na angielskie intimacy, ale właśnie tak to się tłumaczy. Intymność, bliskość, zażyłość. Po lewej stronie mamy namiętność, a więc to, co związane, to passion, to, co związane jest z pasją, to, co jest związane z taką namiętnością. No i po prawej stronie widzimy zobowiązanie właśnie do tego trwałego związku. A zatem w każdej z tych, można powiedzieć, faz, one są równoległe. To nie jest tak, że najpierw jest namiętność, a potem zobowiązanie, a potem dopiero bliskość. To mniej więcej powinno iść równolegle, może za wyjątkiem tej fazy właśnie zakochania, no ale my mówimy w tej chwili już o miłości. I rzeczywiście na początku ta namiętność może dominować i ona oczywiście wcale nie musi zanikać, ale z czasem wzmacnia się właśnie potrzeba czegoś głębszego, właśnie tej przyjaźni, właśnie tego związku opartego na poznawaniu się wzajemnie, na tym, ażeby wnikać w swoje wnętrze. I bardzo dobrze, drodzy Państwo, wiedzieć o tym trójkącie, a teraz szczególnie mówię do tych, którzy jeszcze poszukują swojego partnera, że to nie jest oparte tylko na namiętności, ale ta prawdziwa miłość zawiera te właśnie 3 elementy. Niektórzy nie szukają. Po prostu zaskoczeni stwierdzają, ale mnie dopadło, prawda? Ale nie. Ty masz. Tobie nie czeszczy. Ale teraz właśnie parę słów do tych, których jeszcze nie dopadło, albo którzy rzeczywiście są nastawieni na takie bardziej racjonalne wybory.
Najpierw może parę powodów, dla których lepiej w ogóle nie wchodzić w związek, zwłaszcza już ten taki właśnie małżeński związek, coś, co ma rzeczywiście być trwałe. Na pewno nie róbcie tego z litości. Czasami zdarza się tak, że dwie osoby chodzą z sobą już jakiś czas i chociaż jedna naprawdę czuje, że to nie jest to, to ma świadomość, że odejście bardzo by zraniło drugą osobę, że byłoby dla niej ciężkie, że może wie, że ta osoba ma jakieś problemy innej natury. I właściwie to uczucie dominuje, że te osoby zostają razem. Nie jest to dobry powód. Również nie róbcie tego na złość drugiej osobie. To z kolei jest taki scenariusz, że na przykład jakaś para się rozpadła, ktoś kogoś rzucił i ta rzucona osoba bardzo szybko chce, nie wiem, sobie albo tej drugiej udowodnić, że jest właśnie atrakcyjna, że ktoś się nią interesuje i poznaje nową osobę i szybko zawiera związek małżeński. Nie wiem, czy macie takie scenariusze takich znajomych, ale ja mam i jest to faktycznie dość charakterystyczne, że jakby ta potrzeba szybko się przerzuca, ale tak naprawdę gdzieś tam w tyle głowy jest to, że ja tutaj właśnie pokażę. Kolejnym niewłaściwym powodem jest taki powód, że mamy może też właśnie w naszym rodzinnym domu jakąś niefajną sytuację, nieszczęśliwą sytuację, chcemy się już z tego uwolnić. Albo czasami też tak dla takiego podniesienia statusu społecznego, no myślę, że już te czasy minęły, kiedy zwłaszcza dla kobiety może to było takie dość znaczące, ale nie tylko. Czasami jest to też takie pokazanie, że jestem już dojrzały, jestem dorosły, chcę już żyć własnym, samodzielnym życiem. I o ile te dwa ostatnie powody są właściwe, są być może do zaakceptowania, to na pewno nie stanowią takiej rzeczywiście dobrej bazy, podstawy do zawarcia szczęśliwego związku. A my chcemy mówić o takich wyborach, które będą przesłanką, bo oczywiście gwarancji nikt nie może tutaj dać, ale przesłanką do zbudowania związku, który będzie długotrwały, który będzie inspirujący, który będzie ubogacający, no i da szczęście obydwu osobom. Na pewno tutaj ważne jest, żebyśmy sobie takie stworzyli kryteria doboru, albo wyboru może. I nie da się ukryć, że jednym z tych kryteriów to po prostu wygląd zewnętrzny. Na pewno jest to rzecz, która jako pierwszy czynnik przyciąga nas do drugiej osoby, zwraca uwagę na drugą osobę. Aczkolwiek, jak to się mówi, jest to tylko i wyłącznie kwestia gustu, więc o tym więcej mówić nie będziemy, co się komu podoba. Moja mama, twoja teściowa ciągle nam powtarza historyjkę, że to ona wypatrzyła ciebie furze tutaj na tym podium. Dobrze, że wypatrzyła, nie wysłuchała, bo gdyby patrzyła na moje umiejętności głosowe, to byśmy chyba razem nie byli. Okej. Okay. To jest taka nasza rodzinna teoria, która w miarę upływu lat nabiera coraz więcej takich szczegółów nowych. Druga kategoria to oczywiście charakter, osobowość. I na pewno można by stworzyć taką uniwersalną listę cech, które byłyby pożądane. Takie cechy jak cierpliwość, jak życzliwość, jak uprzejmość, zaufanie, współczucie, elastyczność. Na pewno w każdym... Tym się oczywiście kierowałaś. Na pewno w każdym związku są fajne, no bo one pomagają budować dobre więzi. Natomiast też uważam, że to jest sprawa bardzo indywidualna, bo dla kogoś ważniejsze będzie drugiej osoby, nie wiem, poczucie humoru, a ktoś inny będzie raczej cenił sobie taki właśnie spokój, zamyślenie, więc zupełnie inne osobowości mogą nam odpowiadać. Natomiast chcę zwrócić uwagę, tak troszeczkę może parę więcej słów, na dwa kolejne kryteria, mianowicie wartości, system wartości. Coś takiego, co kształtuje nasze poglądy, nasze idee, nasze ideały i oczywiście narzuca też sposób postrzegania świata i również sposób zachowania. Są to te rzeczy, które każdy z nas, nie wiem, szanuje, są dla niego najważniejsze. Dlatego warto przed wejściem w taki związek najpierw sobie nawet zdać sprawę ze swojego systemu wartości, co dla mnie jest najważniejsze,
ale również pod tym kątem poznać drugą osobę, jaki jest jej system wartości. Na te systemy wartości oczywiście wpływa background, czyli takie nasze pochodzenie zarówno i domu rodzinnego, i też kultury, w jakiej się wychowaliśmy, religii tak samo, w której wzrastaliśmy, bo czasami nawet jak czasem się pewne wartości jakoby zmieniają, bo to nie jest tak, że to musi być cały czas tak, coś takiego bardzo status quo, to jednak często w sytuacjach konfliktowych, jakichś trudnych, gdzieś to, co gdzieś tam żeśmy, prawda, z dzieciństwa wynieśli, z młodości wynieśli, czasami jednak to dominuje. Jeżeli są sobą osoby, których ten rdzeń tych wartości jest bardziej zbliżony, no bo na pewno nie oczekujmy, że będzie identyczny, to na pewno zmniejsza się ryzyko sytuacji konfliktowych. Natomiast pamiętajmy też, że cały czas ten wybór to proces. Na pewno nie jest to nigdy kwestia chwili emocji. Taki proces, w którym warto, żeby się realizm mieszał z idealizmem albo idealizm z realizmem, bo tak naprawdę nikt doskonały nie jest i mamy świadomość, że ideały tak po ziemi nie chodzą, więc warto to też tak wszystko zbilansować. I jeszcze kolejna rzecz, też uważam bardzo ważna. Potrzeby. Właśnie mam na myśli bardziej umiejętność wychodzenia naprzeciwko zaspokajaniu potrzeb drugiej osoby. Te potrzeby możemy, wiadomo, podzielić na różne kategorie. Potrzeby fizyczne, no to każdy mamy tutaj mniej więcej, niektórzy mamy, znaczy część z nich jest jednakowa dla wszystkich, bo to jest potrzeba, nie wiem, wody, picia, oddychania, ciepła i tak dalej. Potrzeby emocjonalne, czyli potrzeba właśnie tych uczuć, potrzeba bliskości, potrzeby ze sfery społecznych, czyli obdarzanie się szacunkiem, akceptacją drugiej osoby, aprobatą drugiej osoby, ale również rozwój intelektualny, sfera intelektu, również wspieranie duchowe. Poznawajmy się również pod tym kątem tych potrzeb, dlatego że czasami to jest duże wyzwanie, czy będziemy w stanie, czy sprostamy zaspokoić te potrzeby drugiej osoby. Jeżeli ich nie znamy, to może się też okazać, że druga osoba czuje cały czas jakieś poczucie wewnętrznej pustki, dyskomfortu, a nasz partner nie wie, że mógłby pomóc, tylko nie zna tych potrzeb. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby siebie poznać. Jeżeli dla mnie najważniejszą potrzebą będzie potrzeba towarzystwa, wspólnego przeżywania pewnych rzeczy, a Marek będzie myślał, że nie, dla mnie najważniejszą potrzebą jest na przykład to, że docenia to, co robię w pracy zawodowej. Tak, będzie mówił tak, no super, pracujesz, tak, pracuj, tak, rób karierę, zarabiaj. To zarabia jest tutaj tak istotnym czynnikiem. Czy jakby tutaj też to na te wartości też nachodzi, tak? Dla jednej osoby rodzina, ciepło, bycie razem, a dla drugiej kariera zawodowa, więc też się tutaj te drogi mogą rozminąć. Dlatego bardzo ważne, żebyśmy umieli sobie też mówić o tych potrzebach, a osoba, która zna te potrzeby, żeby starała się je w miarę możliwości zaspokajać. Bardzo ważną kwestią jest również, żebyśmy właśnie przed, mówię tutaj o parach już też, które dążą ku zawarcia związku małżeńskiego, żeby ustaliły albo przynajmniej porozmawiały o potrzebie wolności. Mam na myśli tutaj taką kategorię wolności w kategorii wierności małżeńskiej. Czyli, mówiąc bardzo prosto, jeżeli jedna osoba ma większą potrzebę wolności i uważa, że nawet jak jest w związku małżeńskim, nie jest to żadną zdradą ani niczym niewłaściwym, jeżeli spotyka się, nie wiem, towarzysko dalej z osobami odmiennej płci, a dla partnera jest to szlaban, tak? Małżeństwo, to wychodzimy tylko razem i wyjście w tym momencie na spotkanie czy gdziekolwiek z osobą byłą kolegą, koleżanką, oznacza praktycznie, nie wiem, romans czy zdradę, no to w tym momencie to małżeństwo naraża się na bardzo duże ryzyko niepotrzebnych scen zazdrości i rzeczy, sytuacji, w których naprawdę ciężko im będzie razem funkcjonować. Dlatego bardzo ważne jest, żeby również o tym z sobą rozmawiać. Ale pamiętajcie o jednym. Tak naprawdę żaden człowiek nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb drugiej osoby.
Nie ma takiej możliwości. Z takiej chrześcijańskiej perspektywy tylko jedynie Bóg jest w stanie nasze potrzeby zaspokoić. Natomiast jeżeli my będziemy tego oczekiwać od naszych mężów, od naszych żon, to oczekiwania niespełnione doprowadzą do żądań. Niespełnione żądania doprowadzą do rozczarowań. To taka jest spirala, która ciągnie w dół i okazuje się, że w pewnym momencie zastanowimy, czy w ogóle jest sens, żebyśmy byli razem. Jednym słowem, to M jak to coś więcej niż M jak magia słodkich walentynek. Fazy miłości. Oczywiście ten podział jest bardzo umowny. Ja tutaj znalazłem czy wyselekcjonowałem takie cztery etapy miłości, cztery fazy, które można porównać równie dobrze do czterech pór roku, wiosna, lato, jesień, zima, ale oczywiście zastrzegam, jest to bardzo umowne. No oczywiście ta pierwsza faza, tak jak mówiliśmy, to jest to zakochanie, czy też zauroczenie w tym trójkącie Sternberga, jest to ta namiętność, która bardzo mocno tutaj dominuje i odgrywa rolę. To jest ten czas ekscytacji wielkiej, to jest właśnie ta burza hormonów. To jest również ten okres oczekiwań właśnie. Tu jest ta spirala oczekiwań nakręcona no bardzo, bardzo mocno. To jest czas odkrywania, ale to jest też czas poznawania różnic. I to jest chyba największe wyzwanie w tej fazie. Wyzwanie polegające na konieczności zaakceptowania różnic. Albo te różnice zaakceptujemy i pójdziemy dalej, no albo nie zaakceptujemy i może się to w tej fazie, to jest bardzo często jeszcze taka faza przedmałżeńska, gorzej jak to jest oczywiście już w małżeństwie, możemy mieć problemy. Kolejna faza, nazwijmy ją stabilizacją związku, czyli już podjęliśmy decyzję, jesteśmy razem, może nawet już mamy dzieci, które wychowujemy. To jest bardzo często okres takiej wytężonej pracy, kariery zawodowej. Już nam przeszedł ten okres takiego romansowania, oczywiście w sensie randkowania i kiedy nie widzimy świata poza sobą, już doceniamy wartość rodziny, rodziców, również rodziców partnerki, żony. Mamy już dzieci, oczywiście przyjaciół. I jest to okres bardzo aktywny. Tak jak powiedziałem, kariera, zawody, z reguły dwie osoby pracują, jeszcze wychowywanie dzieci. I największym wyzwaniem w tym okresie to jest spędzanie ze sobą wspólnego czasu. O ile w pierwszej fazie ciągle ten czas ze sobą spędzaliśmy, chociaż najczęściej poza domem, teraz tego czasu nie mamy. Tego czasu jest bardzo, bardzo mało. Kolejna faza to przywiązanie, gdzie już no, wydaje się, że ten związek jest bardzo mocno dojrzały, ale tutaj właśnie niektórzy gdzieś między drugą a trzecią fazą dają jeszcze taką fazę rozczarowania. Można też nazwać to kryzysem małżeńskim czy kryzysem związku. To, co powiedziała Ala, już ta spirala oczekiwań została tak mocno nakręcona, że się okazuje, że no właśnie tych oczekiwań nie da się spełnić. I nieraz na różnym poziomie oczywiście dochodzi do rozczarowań, co przeradza się w mniejszy lub większy kryzys związku. Dlatego w tej fazie bardzo ważną rolę odgrywa potrzeba wspierania się i zachęcania. Oczywiście to wymaga czasu, to wymaga poświęcenia. No i faza tej dojrzałości, przyjaźni, to jest właśnie ten taki moment, kiedy większą już wagę niż do tej takiej namiętności przywiązujemy do wartości. To jest ten moment, który jest oznaczony na tym trójkącie na samym górze tej zażyłości, takiej naprawdę głębokiej przyjaźni. Choć oczywiście czasami związane to jest z wiekiem, tak jak na tym obrazku. Nie musi być to związane z wiekiem. Możemy tę fazę osiągnąć o wiele wcześniej. Ale czasami największym... Ale obrazek jest słodki. Słodki, obrazek jest bardzo słodki i tak sobie to wyobrażam. Mniej więcej. To jeszcze jakieś morze by się tam przydało w tle. Ale w każdym razie tutaj największą potrzebą jest dobra komunikacja i pielęgnowanie wspólnych zainteresowań.
Wreszcie będziemy mieć czas na pielęgnowanie tych zainteresowań. Już tych zainteresowań nie narzucamy sobie. Jest czas i miejsce na to, żebyś ty miała swoje zainteresowania, ja swoje, ale niektóre są oczywiście wspólne. A zatem, żeby przejść przez te wszystkie fazy i pozostać w takich zażyłych, intymnych więziach, na każdym z tych etapów należy ten związek pielęgnować. Każdy etap wymaga pielęgnacji, poświęcania czasu, energii, no i po prostu inwestowania w relacje. I taką inwestowaniem w relacje, czyli nazwałbym to M jak mądrość, może być na przykład nauka języków. No, to teraz się czuję jak ryba w wodzie. Robimy kurs języków. Po co się uczymy języków? No, żeby się komunikować, oczywiście. Ale słuchajcie, wszyscy, którzy tego próbowali, obojętnie jaki to język by nie był, no wiedzą, że tak naprawdę to wymaga trochę trudu, wymaga trochę wysiłku, żeby ten cel osiągnąć. Teraz chcemy zrobić taki kurs. Z językami mogę coś o językach powiedzieć, bo języki to moja specjalność, jestem bardzo dobry językowo. I ta anegdota pokaże, jaki jestem dobry. Więc byłem na kursie języka angielskiego w Newport College, już tam ileś lat temu, w 2012 roku. I była taka lekcja, na której nasza pani, tam wszystko byli oczywiście native speakerzy, tam nie było w ogóle ani jednego Polaka, cały czas była komunikacja po angielsku. I w pewnym momencie pani chciała zrobić nam chyba taką przyjemność i zaczęła puszczać różne melodie, różne piosenki. No i ale zadała takie pytanie, słuchajcie się dobrze w te piosenki, zastanówcie się, o czym mogą być te piosenki. Puściła jakąś piosenkę. No i ja tak się słuchiwałem. Wydawało mi się, że tak jak tutaj na tych Beatlesach, że słyszę słowo love. A poza tym większość piosenek jest o miłości. No więc powiedziałem pierwszy, a tam takie międzynarodowe towarzystwo było, no ta piosenka jest o miłości. No i wszyscy po prostu zdumieni na mnie patrzą, z wyczeszczonymi oczyma, bo okazało się, że ta piosenka faktycznie była o miłości, tylko problem polegał na tym, że ta piosenka była w języku koreańskim. No więc już wiemy. Cóż to są te języki miłości? Są to sposoby okazywania miłości w taki sposób, żeby druga osoba czuła, że jest kochana. Ale jeżeli nie będzie rozumiała tego języka, bo będziemy zamiast po angielsku albo polsku mówić po koreańsku albo po chińsku, no to pomimo największych starań ona tej miłości nie poczuje. Dlatego należy uczyć się języka miłości drugiej osoby. Nie jest to też tak, że porozumiewamy się tylko jednym językiem. Tak? Niektórzy z nas znają dwa, niektórzy więcej języków, więc oczywiście tutaj w tych naszych językach miłości tak samo zazwyczaj komunikujemy to różnymi sposobami, ale tak co powiedziałam, pomimo tego, że na początku nam się to może wydawać trochę takie nienaturalne, tak jak nienaturalne są pierwsze zdania, które wypowiadamy w innym, obcym języku, jak zaczynamy się go uczyć, to jednak przynosi to efekty, jeżeli włożymy w to wystarczająco sporo czasu i energii. No okej, to w takim razie zaczynamy od słów. No ktoś może powiedzieć, cóż to są słowa? Powiedzieć można wszystko. Ale słowa tak naprawdę mają dużą wartość, jeżeli będziemy używać ich we właściwy sposób. Chcę takie przedstawić trzy naprawdę sposoby używania słów, które na pewno będą przekazywały to, że druga osoba może poczuć się kochana. Pierwsze to komplementy. Komplementy pokazują, że zauważamy, czy dostrzegamy. Oczywiście komplementy to nie tylko to, że powiemy, że ładna fryzurka i ładny wygląd, ale komplementy to również to, że tak zupełnie nam się wyrwie, wow, jak ty super gotujesz, ale fantastycznie. Dobry przykład. To może życzenie, że chciałabym to usłyszeć kiedyś. W każdym bądź razie na pewno czasami tego nie robimy. Robimy czasami w stosunku do innych osób, a tutaj jakoś uważamy, no, że tak może faktycznie no, mówić takie komplementy, to taka trochę takie trucie, ale naprawdę to pomaga.
bardzo ważne jest, żebyśmy też umieli wyrazić wdzięczność. Problem polega na tym, że jeżeli robimy coś, jesteśmy razem w domu i robimy pewne rzeczy no regularnie, stale, to niekoniecznie muszą być jakieś mega wielkie rzeczy, to druga osoba się do tego tak przyzwyczaja, że czasami nawet nie burknie tego dziękuję, tak? Wierzcie mi, że takie naprawdę docenienie i wyrażanie wdzięczności nadaje tym małym rzeczom wartości. To się naprawdę chce robić, robi się dużo chętniej, dlatego pamiętajmy o tym wszyscy, niezależnie od tego, jaki mamy staż małżeński. No i kolejna rzecz to zachęcanie. Zachęcanie pokazuje, że troszczymy się o drugą osobę, że dostrzegamy jej jakieś być może sfery w życiu, w których czuje się niepewnie, w których potrzebuje wsparcia, kiedy możemy właśnie zainspirować, kiedy możemy dodać otuchy. Dlatego dla osób, dla których słowa są znaczącym językiem, używanie ich naprawdę będzie miało bardzo duże znaczenie. Kolejny bardzo wdzięczny język to prezenty. Obdarowanie prezentami przekracza wszelkie kultury, wszelkie bariery w ogóle kulturowe. Są to takie widzialne oznaki miłości i przemawiają silnie na poziomie emocjonalnym. Myślę, że to jest taki łatwy sposób do nauczenia się. Być może jest większym wyzwaniem dla osób oszczędnych, które powiedzmy no, nie lubią wydawać pieniędzy na rzeczy, to takie najbardziej podstawowe. Dla tych, którzy robią to tak prościej, no to nawet nie muszą się specjalnie wysilać. Dla osób oszczędnych taka mała sugestia. Potraktujcie to jako inwestycję w małżeństwo. A inwestujemy w tyle różnych rzeczy, że myślę, że tutaj też na pewno warto. Parę wskazówek. Prezenty, tak a propos, wcale drogie być nie muszą. Czasami jest to naprawdę drobiazg. Czy to jest, nie wiem, zerwany kwiatuszek, czy to jest czasami bukiet drogi z kwiaciarni, to czasami naprawdę praktycznie w taki sam sposób może komunikować miłość. I chyba też druga bardzo ważna rzecz. Nie czekajcie zawsze na specjalne okazje, jeżeli chodzi o prezenty. Bo jeżeli dostajemy prezent z okazji urodzin albo rocznicy, nie mówię, że to nas nie cieszy, ale w jakiś sposób spodziewamy się tego, tak? Natomiast jeżeli otrzymamy prezent bez okazji, to jest coś wyjątkowego. Zwracajcie uwagę na takie sytuacje, kiedy właśnie druga osoba przeżywa być może jakiś trudny okres i taki właśnie mały prezencik może mówić: troszczę się o ciebie, pamiętam o tobie, jestem z tobą w tej sytuacji. Możemy też celebrować sytuację, kiedy ktoś odniósł jakiś sukces i ten prezent może mówić: jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie dumna. Dlatego szukajcie takich okazji, ale nade wszystkim też starajcie się zwrócić uwagę, co wasz partner lubi otrzymywać, a niekoniecznie dawajcie to, co wam najbardziej się podoba i co wy najbardziej lubicie. Także tutaj myślę, że jest to też również fajna rzecz, nietrudna rzecz, a swoje może zdziałać. Tak, dlatego ja nigdy jeszcze w okresie naszego 31-letniego małżeństwa nie odważyłem się dać w prezencie Ali na przykład biletu na mecz Wisły. Chyba jutro się sezon, tak? Zaczyna? No właśnie. Nie, no nie odważyłem się i chyba się nie odważę, no bo wiem, żeby się nie cieszyła. Ale lubię otrzymywać na przykład drobne takie niespodziewane rzeczy, nie wiem, gdzieś 10 deko Michałków. Czemu nie? To mnie bardzo cieszy. 10 deko wystarczy, nie więcej. Dotyk. Mi przypadł w udziale dotyk. Dotyk jest szczególnie silnym przekazicielem uczucia miłości w małżeństwie. Gary Chapman, no w ogóle autor tej teorii, a właściwie no, można już powiedzieć, to jest taki standard 5 języków miłości Chapmana, pisze, że dotknięcie mojego ciała jest dotknięciem mnie. Rezygnacja z tego jest zdystansowaniem się co do mojej osoby. Dlatego dla niektórych osób, dla niektórych ludzi dotyk przemawia jeszcze bardziej niż słowa. Komunikuje miłość, kiedy jest dawany, i komunikuje odrzucenie, kiedy jest odmawiany. Problem z dotykiem polega tylko na tym, że trochę inaczej do tego podchodzą kobiety, trochę inaczej podchodzą do tego mężczyźni. Mianowicie, no można powiedzieć, te dotyki możemy podzielić na takie dwie podstawowe
dwa podstawowe działy. Dotyk seksualny i dotyk nieseksualny. No i często tak bywa, że kobieta, żona, nie tam, nie wiem, zaczyna gdzieś tam gładzić męża, prawda, czy coś tam mu robić, no nie, i on myśli, o, no, dobrze, zaczyna się. Natomiast to w ogóle nie miało podtekstu seksualnego. Z drugiej strony żona, no kiedy mąż zaczyna się, taki właśnie mąż, jak przed chwilą powiedziałem, zaczyna ją tam gdzieś gładzić, to zaczyna go odpychać i mówić, nie, no tym razem dziękuję, prawda? A zatem możemy się nie dogadywać również jako para pod tym względem. I myślę, że tą różnicę należy uwzględnić. Na pewno mężczyźni, generalizuję oczywiście w tym momencie, bo to wcale nie musi być tak w 100%, ale generalnie mężczyźni powinni uczyć się tych dotyków nieseksualnych, no a kobiety z kolei dobrze by było, żeby czasem były bardziej takie wrażliwsze na te dotyki seksualne, prawda? Ale jedno jest ważne, zarówno dotyki seksualne, jak i nieseksualne mają no, niesamowicie wielkie znaczenie w każdym związku. No, oczywiście mam na myśli, tutaj, jeśli chodzi o dotyki seksualne, przede wszystkim związek małżeński. Czas. Czas, o którym już trochę wspomniałem, to jest taki czas, to nie polega na tym, że mamy cały czas ze sobą przebywać i zresztą bardzo często przebywamy, wykonujemy różne rzeczy razem, robimy zakupy, no właśnie wychowujemy dzieci, robimy jakieś tam interesy, ale my mówimy teraz o takim czasie niekonwencjonalnym, my to nazywamy czasem małżeńskim. A więc to nie są takie zwykłe codzienne czynności, ktoś powie, mąż powie, no przecież cały czas siedzę w domu, no nie? I ty też jesteś w domu, jesteśmy razem. Nie o to chodzi. My akurat jesteśmy takim małżeństwem, może nie najlepszym przykładem, może nie dla wszystkich, że rzeczywiście ponad 200 dni w roku statystycznie jestem poza domem. Chyba na takim spotkaniu nie warto mówić. Nie. Ja celowo to mówię dlatego, że ważna jest jakość czasu. Ja znam pary małżeńskie, które są 365 dni w roku ze sobą razem, no i... Mnie to akurat jakoś nie te przykłady, które widzę, prawda? Także chodzi o czas małżeński. Czas małżeński to jest taki czas, może się zdziwicie, ale wystarczy, jak to będzie 2 godziny w tygodniu, ale takie szczególne 2 godziny, kiedy robimy coś razem niekonwencjonalnego. Coś, czego nie robimy normalnie, a co bardzo robimy. Nie wiem, kino, teatr, basen, jakiś wyjazd, no to już dłuższy. Po prostu coś, co jest okazją do tego, ażebyśmy spędzali ten czas niestandardowo, żebyśmy mówili o sobie, ze sobą, o swoich uczuciach, o sobie, żebyśmy po prostu randkowali, nawet jak ta para na tej ławeczce w późnym wieku, po prostu randkujmy. Porozumiewajmy się na poziomie uczuć. Działanie to jest okazywanie miłości, piąty język, przez służenie komuś, poszukiwanie możliwości wychodzenia naprzeciw pragnieniom, potrzebom w praktyczny sposób. A więc znowu jakieś takie drobne rzeczy typu przygotowanie, nie na prośbę, ale z własnej, że tak powiem, inicjatywy, nie wiem, filiżanki herbaty, prawda? Podanie się. Ja poproszę o cały obiad. Ty poprosisz o cały obiad. No, wyzwanie, challenge, jak to mówią. Ale oczywiście drobne gesty, jakieś takie rzeczy bardzo, bardzo spontaniczne, które wychodzą naprzeciw potrzebom drugiej osoby. Znaczy, ja myślę, mogę wejść słowo? Ja myślę, że tutaj, słuchajcie, bardziej chodzi o coś takiego, bo wiadomo, w każdym właściwie związku, w każdej rodzinie jest coś takiego jak zazwyczaj podział obowiązków domowych, tak? I jeżeli rzeczywiście każdy wykonuje swoje, to jakby tutaj nie jest to tak trochę do końca ta kategoria. Ja to w ten sposób odbieram, że jeżeli na przykład tak ja nie wiem, no cokolwiek, nie będą te naczynia, chociaż teraz każdy powie, że naczynia zmywarki, to jest standard. Tak, to my tak, to jest naczynia, każdy powie, no kupię sobie zmywarkę i nie będzie gadać o naczyniach w kółko. W każdym bądź razie, więc jeżeli na przykład ja zmywam te naczynia i powiedzmy tak, w naszym domu to funkcjonuje, ale mąż widzi, że jestem zmęczona i nawet pójdzie do tej kuchni, pozmywa te naczynia, to dla mnie jest właśnie to. To jest takie coś, takie wyręczenie, coś, co nie jest jakby w standardzie obowiązków, tylko zrobienie czegoś za kogoś. No i właśnie, i tu ważne, szczególnie może dla nas panów, czym nie jest to działanie, które jest językiem miłości.
tym działaniem w sensie języka miłości nie jest stwierdzenie, no przecież ja cały tydzień pracuję, przecież ja utrzymuję rodzinę, ja dbam finansowo o dom i tak dalej. Rzeczywiście to jest prawda, ale to nie są te czyny. To jest coś, co jest normalne, to jest coś, co powinno być. Jest jeszcze, drodzy Państwo, kolejny taki szczególny język, to już nie jest Chapman, to myśmy, to jest nasza jakaś tam klasyfikacja. Innowacja. Szósty język, szczególny i kolejne M. M jak no właśnie, nazwali miłosierdzie, a mówiąc takim bardziej może normalnym językiem, jak przebaczenie. Niezależnie od naszych umiejętności językowych, tych pięciu języków, no nie ma chyba takiej sytuacji, takiej pary, gdzie nie zdarzyłyby się napięcia, konflikty, nieporozumienia, zranienia wręcz. I tak naprawdę to właśnie przebaczenie jest czymś takim, co przemawia, co ma nieporównywalną moc uzdrowienia relacji w związku. Przebaczenie jest trudne, ponieważ jest kosztowne. Jest kosztowne ze względu na naszą dumę. Oznacza bardzo często zaprzestanie litowania się nad sobą, zaprzestanie domagania się sprawiedliwości i praw dla siebie. Oczywiście jest różnica pomiędzy przebaczeniem osobie, która nie wiem, no nie wychodzi na czas z domu i się spóźnia, która zapomniała czegoś kupić, a osobie, która dopuściła się zdrady. Ale mimo wszystko w każdej z tych sytuacji jest możliwość przebaczenia. Przebaczenie nie jest uczuciem. I to jest chyba bardzo istotna rzecz, bardzo ważna. Takie zdanie, które gdzieś powinniśmy naprawdę bardzo mocno zapamiętać. Często ludzie czekają na coś, co się wydarzy, zanim będą mogli przebaczyć. No więc czekają na te pozytywne uczucia. Czekają często, aż sprawiedliwości stanie się zadość. Osoba winna powinna być ukarana, powinna ponieść konsekwencje. Niektórzy chcą wziąć rewanż, chcą odwetu. I dopiero w ten czas czują, że no w ten czas ewentualnie będą mogli przebaczyć. Natomiast przebaczenie takie prawdziwe wychodzi poza poczucie ludzkiej sprawiedliwości. To jest wybaczenie takich rzeczy, które tak naprawdę wcale łatwo wybaczone być nie mogą. Przebaczenie jest rezygnacją z chęci odwetu, jest porzuceniem gniewu i chowania urazy. Uraza to jest coś takiego niesamowitego, tutaj aż może nie będę parafrazowała, tylko przeczytam pewną definicję, ale myślę, że ona tak naprawdę idealnie wyraża to, co się właśnie dzieje. Słowo uraza wyraża, co się dzieje, gdy proces poczucia winy i poniesionej krzywdy jest nieprzerwanie kontynuowany. To jest takie ciągłe przeżywanie i odczuwanie tego samego. Uraza uporczywie trzyma się przeszłości, przeżywa ją na nowo, w kółko, rozrywa każdy świeży strób, także rana nigdy się nie goi. Przebaczenie, o którym mówimy, oznacza odcięcie się od przeszłości i wybranie przebaczenia jako aktu woli, a nie dlatego, że posiadamy takie odczucie. Oczywiście w sytuacjach trudnych, gdy zranienie jest głębokie, to często nie jest jednorazowa decyzja, jednorazowy akt. To czasami jest taki powracająca decyzja odnośnie tego, że ja po prostu przebaczam. Równocześnie pamiętajcie, że przebaczenie nie jest zapomnieniem. To nie oznacza, że ból, który został zadany, nie został zadany. To nie oznacza, że nic się nie stało. To nie oznacza, że to, co było złe, nie wiem, staje się dobre, bo ja ci to wybaczyłam. Czasami też nawet nie jest uznaniem, że osoba, która jest winna, nie powinna ponieść konsekwencji. Więc tutaj, żeby mieć tą świadomość, że jeżeli ktoś mówi, nie wiem, no zapomnij o tym, to może nie jest najlepszy pomysł. Natomiast na pewno jest to, pomimo tego, że pamiętam, podjęcie decyzji, że mogę z tym dalej żyć. I właściwie kontynuując język miłości, ale troszkę języki miłości, ale troszkę z nieco innej perspektywy, z takiej biblijnej perspektywy, myślę, że to jest takie bardzo ciekawe, że to słowo miłość
ma kilka takich odcieni znaczeniowych w Biblii. My dwoma się chcemy w tej chwili zająć. No, generalnie jest eros, czyli ta erotyczna miłość, no i właśnie pokazane tutaj fileo oraz agape. Ta miłość fileo bardziej oznacza taką przyjaźń, ale nawet kiedy jest mowa o miłości, to jest to bardziej taka miłość na poziomie emocjonalnym. Natomiast miłość agape jest to miłość, no przede wszystkim, która jest atrybutem Boga, ale której jako daru udziela również nam i możemy się tej miłości agape od Boga uczyć. Jest to miłość na poziomie decyzji. Różnice macie tutaj Państwo wykazane. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. W sytuacjach konfliktowych, jeżeli na przykład sprzeczamy się z Alą, co się zdarza, to, ale chyba coraz rzadziej, nie? Ale tak mi się wydaje, może żeśmy już wyczerpali się, ale wkraczamy w fazę ostatnią. Więc gdy się sprzeczamy, no to w tej miłości fileo górują emocje. A wiecie, jak to wynika z emocjami. Z reguły podczas sporu, gorączki sporu, te uczucia nie są w tym momencie jakieś takie bardzo pozytywne. I problem polega na tym, że kiedy te emocje zaczynają brać górę, zdeterminują moje działanie, moje postępowanie, no to właśnie wpływa to na moje myśli, na moje postępowanie, na moje działanie. No i wiadomo, wyraża się to podniesionym głosem, wypowiadaniem jakichś krzywdzących słów, niesprawiedliwych opinii, jakichś może oskarżeń, właśnie przypominanie może jako argument jakichś spraw z przeszłości. I to ma wpływ również na moje myśli, na moje postawy. Oczywiście nie mieliśmy takiego doświadczenia w naszym związku, ale są tacy ludzie, którzy nieraz mówią, zwierzają się, że no pokłócili się, no i właśnie mają zamiar w związku z tym iść do urzędu stanu cywilnego i rozpocząć sprawę rozwodową. Ale kiedy popatrzymy na miłość agape, to jest zupełnie odwrotnie. W miłości agape, nawet podczas różnicy zdań, nawet kiedy gdzieś tam się jakieś emocje pojawią, to dominują myśli pozytywne, które podpowiadają mojemu rozumowi, działają na moją wolę, że pomimo jakiegoś problemu, to moja żona jest tą, którą ja wybrałem z miłości. Ja podjąłem taki wybór, ja podjąłem taką decyzję i chcę w tej decyzji trwać. Chcę w tej decyzji wzrastać. Nie wszystkim się to podoba, ale ktoś powiedział, że ta miłość agape, ta prawdziwa miłość, to jest bardziej zasada niż uczucie. No i dlatego, chociaż rozpoczęliśmy z takiego pułapu trochę rozrywkowego od tych walentynek, no to tutaj jest ta zasadnicza różnica. Walentynki i ten model miłości raczej koncentruje się na takich słodkich właśnie różnych sprawach. Natomiast uczuciach, romantyzmie, natomiast miłość tak naprawdę ta dojrzała jest zasadą, chociaż oczywiście absolutnie nie może być pozbawiona uczuć, bo nie byłaby miłością. Ale jak gdyby uczucia są podporządkowane tej nadrzędnej zasadzie. I takie myślenie powoduje, że ja jestem częściej uprzejmy, życzliwy, nie podnoszę głosu, rozumiem bardziej punkt widzenia drugiej osoby, bo te złe emocje po prostu nie zaciemniają mi rozsądnego myślenia. Oczywiście to wcale nie oznacza, że jeżeli mamy doświadczenia z miłością agape, to czasami w tej naszej naturze, jaką mamy grzeszną, nie odezwał się czasami te takie uczucia bardziej negatywne. Ale jest to coś, czego możemy się uczyć się nawet całe życie. Z doświadczenia naszego takiego poradnictwa rodzinnego, różnych rozmów, które przeprowadzamy z ludźmi, wiemy, że wiele rozwodów jest właśnie podyktowanych tym, że ludzie, że pary małżeńskie postawiły bardziej na emocje i bardziej były powiązane emocjonalnie ze sobą, niż właśnie na tę miłość, którą nazywamy agape, która jest tą zasadą zakodowaną w naszym umyśle i jest decyzją woli, dlatego że jesteśmy ludźmi z jednej strony wolnymi, ale ludźmi, którzy właśnie przez to, że mamy dar wolnej woli, potrafimy się i możemy się kontrolować. No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy i do finału. Oczywiście nie można tego nie powiedzieć tutaj na tym miejscu, że źródłem tej prawdziwej miłości, źródłem tej miłości agape jest sam Bóg. Co więcej, to jest definicja Boga.
Bóg jest miłością. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście pisze o tym i nie tylko. Bóg jest miłością. To nie to, że On nas kocha, że On ma miłość, ale to On jest miłością. On jest źródłem miłości. I dlatego, że On jest źródłem miłości, to nie mamy tego tutaj może na slajdzie, ale możemy wrócić do tego trójkąta Sternberga i troszkę inaczej w tym trójkącie miłości pewne rzeczy ponazywać. Na czele tego, na górze tego trójkąta umieściłbym właśnie słowo Bóg, Boga, a na dole po obu stronach z jednej strony jest mąż, z drugiej strony jest żona, możecie wpisać swoje imiona. I to jest taki prawdziwy trójkąt miłości i ktoś nawet powiedział, że im bliżej Boga jako jednostki indywidualnie będziemy, to tym bliżej również będziemy siebie, tym bardziej będziemy zbliżać się do siebie. To jest Bóg, to jest nasz Bóg, który w swojej wielkiej miłości postanowił porzucić wszystko. Przewinęło się to również w tej miłości ludzkiej tutaj podczas naszego spotkania, że w związku miłości, w związku pomiędzy osobami zakochanymi bardzo istotną cechą jest odrzucenie egoizmu, myślenia o sobie. My tak do końca nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale Bóg jest tak niesamowitą istotą, że zrobił to doskonale. Bóg zrobił to tak doskonale, że postanowił się uniżyć, wręcz poniżyć do tego stopnia, że zniżył się do poziomu człowieka. I zniżył się do poziomu człowieka w taki sposób, że ta ilustracja jest tylko bardzo niedoskonałą ilustracją tych przebitych dłoni Pana Jezusa Chrystusa, postanowił oddać za nas swoje życie. To jest coś niepojętego. To jest coś, co osobiście przerasta mój rozum, ale kiedy czytam Biblię, kiedy czytam Pismo Święte, kiedy czytam Ewangelię, kiedy śledzę życie Jezusa, kiedy patrzę na to, jak On to robił, jak postępował z ludźmi, jak ich traktował, to jestem zachęcony do tego, ażeby to właśnie od Niego uczyć się prawdziwej miłości. I drodzy Państwo, Pan Bóg zostawił również nam list, taki cały list od Pana Boga. To wiadomo, pastorze, podnieś do góry rękę. Ten list. To oczywiście jest Pismo Święte. Ale my dzisiaj, żeby połączyć właśnie tą walentynkową tradycję z listami, ale również ten list, który dostaliśmy od Pana Boga, mamy dla Państwa takie właśnie małe listy, prezenty. Chcemy przy wyjściu, jak się będziemy żegnać, wręczyć każdemu list. Każdej parze. Każdej parze, jeden, albo każdej osobie, która jest sama. List miłosny od Pana Boga. Dziękujemy bardzo serdecznie za to, że byliście z nami tego wieczoru i chcemy życzyć, żebyście doświadczali wszystkich możliwych odmian miłości, jakie życie Wam przynosi, ale nade wszystko tej właśnie miłości, którą każdy doświadcza, którą każdy może przeżyć, bo właśnie jest to miłość Pana Boga. Dziękujemy bardzo, życzymy dobrej nocy.